Ogromnie dziękuję za zaproszenie i na te 20 minut chciałam Państwa zabrać w obszar nauk translacyjnych, czyli nauk podstawowych, które są na styku istotnych problemów medycznych i my jesteśmy bardziej po tej stronie, czego nie wiadomo i staramy się Państwu dostarczyć amunicji do tego, aby pewne rzeczy wdrażać. I dzisiaj będę opowiadać o naszych badaniach, które dotyczą stanu i dynamiki aktywności limfocytów T po przebyciu infekcji oraz w zespole post-COVID. Dużo już dzisiaj słyszeliśmy na temat samej pandemii, samej infekcji, więc ja nie będę o tym jeszcze raz opowiadać. To, na co chciałabym zwrócić uwagę, to to, że szczepienia i pewna populacyjna odporność spowodowała, że bardzo dobrze ograniczyliśmy liczbę zgonów i ciężkich przypadków, ale przypadków lekkiego COVID-u, czy niemal takiego bezobjawowego, jest cały czas dosyć duża i wokół siebie wszyscy mamy ludzi, którzy cały czas infekcję COVID przechodzą. I to, że skutki i ten tak zwany post-COVID będą istotne w najbliższej przyszłości, o tym nie ma co do tego wątpliwości, między innymi dlatego się dzisiaj tutaj spotkaliśmy. Tutaj też już są informacje, które były podawane, tak zwany zespół post-COVID, bo dość szybko okazało się, że nawet do 30% pacjentów zgłasza długotrwałe zaburzenia zdrowotne. Ja tutaj posłużyłam się definicją WHO, która została nie tak dawno wprowadzona, czyli w całym tym bałaganie staraliśmy się dotrzeć do tego, co zostało jakoś podzielone. I WHO uznaje za syndrom post-COVID objawy, które nie mają innego klinicznego uzasadnienia, że to jest trudne, to już słyszeliśmy tutaj wielokrotnie, które zostały zaobserwowane 3 miesiące po infekcji i trwają co najmniej 2 miesiące. I na czele tej piramidy jest chroniczne zmęczenie i zaburzenia kognitywne, poznawcze, tak zwana mgła mózgowa, czy różnego rodzaju infekcje i zaburzenia i objawy ze strony układu neurologicznego i psychiatrycznego oraz dużo różnych, o których już dzisiaj mówiliśmy, ja nie będę ich wymieniać. Niedawno zostały do tego dodane również zaburzenia metaboliczne i powikłania zakrzepowo-zatorowe, które początkowo wiązano z samą ostrą infekcją, w tej chwili się już je wiąże raczej z tymi konsekwencjami długofalowymi. Szukając mechanizmów, w zasadzie jakiego rodzaju objawów byśmy nie dotknęli, pojawiają się zaburzenia równowagi układu odpornościowego. Jest to i cytotoksyczna odpowiedź ogólnoustrojowa i stan zapalny tkanek i pojawienie się burzy cytokin, czy w ogóle obecność cytokin prozapalnych. Więc my, szukając odpowiedzi dotyczących mechanizmów tego, co może powodować post-COVID, oczywiście musieliśmy się pochylić nad układem odpornościowym, również dlatego, że to główny gracz w zakażeniu SARS-CoV-2 i rozwoju COVID. Tu przepraszam wszystkich immunologów za bardzo ogólny schemat, chciałam tylko pokazać, że będziemy się poruszać w obszarze odpowiedzi swoistej, komórkowej, w której głównymi graczami są limfocyty T. I tutaj wyróżniam limfocyty CD4, czyli te limfocyty pomocnicze, które tak naprawdę są zaangażowane w aktywację tej całej odpowiedzi bardzo intensywnie. Limfocyty cytotoksyczne CD8 i limfocyty immunosupresyjne, które wygaszają odpowiedź immunologiczną. I tak naprawdę po stronie limfocytów stoi cała kaskada zdarzeń od momentu rozpoznania antygenu przez uruchomienie odpowiedzi efektorowej, cytotoksycznej, czyli eliminacja komórek zakażonych wirusem, w końcu produkcja cytokin oprócz komórek, które znajdują się w tkankach, powstanie komórek pamięci i wygaszenie odpowiedzi immunologicznej. Wchodząc głębiej w to, co się dzieje na poziomie limfocytów, i to są też również etapy, które my badaliśmy, zaczynamy od limfocytów naiwnych, czyli komórek, które nie spotkały na swojej drodze antygenu i to jest tak naprawdę ten bagaż i potencjał układu odpornościowego na przyszłe spotkania z nowymi antygenami. Po aktywacji dochodzi do powstania komórek efektorowych. To są te komórki, które tak naprawdę bardzo intensywnie działają w obszarze odpowiedzi immunologicznej. One ulegają klonalnej ekspansji i powstają komórki pamięci różnego rodzaju, między innymi komórki efektorowe, czyli silnie cytotoksyczne i komórki rezydentne w tkankach, które tworzą naszą długotrwałą odpowiedź immunologiczną. Jeżeli wszystko zachodzi prawidłowo, dochodzi do wygaszenia odpowiedzi immunologicznej. Natomiast jeżeli aktywacja limfocytów T jest przedłużająca się, chroniczna czy nadmierna, spowodowana bardzo intensywną infekcją, dochodzi do pojawienia się tak zwanego fenotypu wyczerpania,
na skutek ekspresji receptorów, które hamują odpowiedź immunologiczną, czyli tak zwanych checkpointów. I wtedy dochodzi do utraty funkcji efektorowych i cytotoksycznych limfocytów CD4 i CD8, zaburzonej produkcji cytokin, wzrostu immunosupresji, chronicznego stanu zapalnego i fizjologicznie stan terminalnego wyczerpania jest nieodwracalny. Dzisiaj umiemy ten stan odwracać poprzez immunoterapię i na przykład zastosowanie monoklonalnych przeciwciał anty-PD-1, co ma miejsce na przykład w immunoonkoterapiach. Jeżeli chcemy zajmować się tym, co po COVID-zie, to najpierw musimy zastanowić się nad tym, co się dzieje w trakcie samej infekcji. 80% pacjentów chorych przechodzi odpowiedź prawidłową, czyli u nich dochodzi do aktywacji tej całej kaskady, o której mówiłam, dochodzi do eliminacji komórek zakażonych i powstania komórek pamięci i wyciszenia odpowiedzi immunologicznej. Natomiast około 20-30% posiada odpowiedź nieprawidłową i to są te osoby, które aktywują, przechodzą ostry COVID. U nich dochodzi do limfopenii, do zaburzenia funkcji efektorowych i cytotoksycznych, niekontrolowanej produkcji cytokin prozapalnych, tutaj mówiliśmy wielokrotnie o tej burzy cytokin, stan zapalny oraz uszkodzenia wielonarządowe. W związku z tym naszym celem badania było sprawdzenie, co się dzieje później, czyli poddaliśmy ocenie długotrwałej stan immunologiczny i odpowiedź komórkową w grupie ozdrowieńców COVID po łagodnym i ostrym przebiegu. W czasie, kiedy robiliśmy te badania i kiedy je rozpoczynaliśmy, było bardzo niewiele grup, które zajmowały się łagodnym COVID-em, bo był to etap jeszcze takiej bardzo ostrej pandemii i większość badaczy skupiała się na tym, co się dzieje u pacjentów ostrych, bo to byli ci, u których było największe zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast my również włączyliśmy grupę łagodną i oczywiście szukamy molekularnych markerów czy predyktorów post-COVID-u. Zajęliśmy się dynamiką aktywacji limfocytów T, oceną przewlekłego stanu zapalnego oraz oceną stanu funkcjonalności w obrazie syndromu post-COVID. Dwa słowa na temat metodyki, ponieważ jesteśmy jedynym w Polsce ośrodkiem, który zajmuje się wieloparametrową cytometrią spektralną, później połączoną z nienadzorowaną analizą bioinformatyczną i bliżej tym analizom jest do analiz typu single cell RNA-seq, czyli badamy bardzo dużo parametrów w pojedynczej komórce z bardzo dużą precyzją i później te dane poddawane są nienadzorowanej bioinformatycznej analizie klastrów, przez co jesteśmy w stanie identyfikować nowe funkcjonalne sygnatury i subpopulacje komórek. Czyli tak naprawdę szukamy nieznanego, to algorytmy pokazują, jakie populacje komórek znajdują się w materiale badanym. Jeżeli chcielibyście Państwo osiągnąć więcej informacji, to tutaj jest adres do strony naszego laboratorium. Pacjentów stratyfikowaliśmy i dzieliliśmy na trzy grupy według ostrości przebiegu COVID, posługując się klasyfikacjami WHO, czyli braliśmy pod uwagę dane, które otrzymaliśmy z kliniki i analizowaliśmy pacjentów 2-3 miesiące od infekcji oraz 3 do 6 miesięcy po infekcji. Dzisiaj wiemy, że to jest ten okres, który jest nazywany już post-COVID i w tym okienku czasowym rozwija się post-COVID. To co ważne, to pacjenci nie byli poddani szczepieniom, bo był to okres jeszcze przed szczepieniami oraz parametrem wykluczenia była kolejna infekcja. Pierwsza obserwacja to to, że u tych pacjentów dochodzi już do wygaszenia burzy cytokin. Ani u pacjentów po łagodnym COVID-zie, ani po ostrym nie obserwowaliśmy już wysokich poziomów cytokin prozapalnych w surowicy. Dochodziło do bardzo silnego wygaszenia. I co ciekawe, to wygaszenie było znacznie silniejsze u pacjentów po ostrym COVID. Tak jakby bardzo mocna indukcja spowodowała później bardzo mocne wyciszenie. U pacjentów łagodnych były to poziomy takie jak w kontroli lub nieco podwyższone, co też może mieć pewne znaczenie. Następnie poddaliśmy komórki analizie fenotypowej, czyli rozdzieliliśmy je na funkcjonalne populacje według tego schematu aktywacji komórek. Tutaj Państwo widzicie wszystkie markery analizowane, one będą dostępne później, bo te prezentacje z tego co wiem będą dostępne. I tak wyglądają analizy. Ja nie będę ich tutaj opowiadać. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to są klastry, które zidentyfikowaliśmy. W obszarze komórek CD4 takich klastrów funkcjonalnych było 14. To, co tutaj Państwo widzicie, to są te sygnatury immunologiczne, klastry, które wykazały specyficzność statystyczną.
Te słupki czerwone to jest ostry COVID, te zielone to jest łagodny i tak naprawdę na te graniczne należy patrzeć. To, co zaobserwowaliśmy w obszarze komórek CD4, doszło do ograniczenia różnicowania oraz polaryzacji komórek w kierunku wyczerpania starzenia. Czyli obserwowaliśmy zwiększoną ilość bardzo wczesnych komórek pamięci oraz bardzo silne spadki komórek pamięci tych działających najintensywniej oraz wzrost kolejnych populacji, które mają markery wyczerpania, czyli PD1 i marker starzenia CD57. Jednak w przypadku komórek CD4 te odsetki nie były bardzo duże, bo to głównie komórki CD8 są zaangażowane w to, co dzieje się w trakcie COVID-u i po COVID-zie. W przypadku komórek CD8 tych specyficznych klastrów było 20. I to, na co chciałabym zwrócić największą uwagę, to ogromny spadek odsetka komórek naiwnych, czyli tych komórek, które stanowią taką bazę na przyszłość, na wszystkie kolejne infekcje oraz bardzo silny wzrost komórek z fenotypem wyczerpania i starzenia. Jeżeli dodamy wszystkie populacje, które posiadają marker PD1 lub CD57, czyli markery starzenia i wyczerpania układu odpornościowego, to tych komórek jest niemal 40%. Czyli prawie 40% populacji komórek CD8 jest tak naprawdę immunologicznie nieczynna. Jeżeli dodamy do tego bardzo silne obniżenie populacji komórek naiwnych, to potencjał jest znacznie, znacznie ograniczony. W przypadku komórek immunosupresyjnych, komórek regulatorowych T, zidentyfikowaliśmy 6 populacji i to co ciekawe, tutaj najsilniejsze różnice zaobserwowaliśmy u pacjentów po łagodnym COVID. Doszło do wzrostu populacji komórek naiwnych oraz bardzo silnych spadków, najsilniejszych w obrębie tych wszystkich grup badanych, komórek funkcjonalnych, czyli tych komórek, które rzeczywiście są komórkami w akcji, co może sugerować, że dochodzi albo do zahamowania dojrzewania komórek immunosupresyjnych, a pamiętajmy, że immunosupresja generalnie jest potrzebna, żeby wyciszać układ odpornościowy i również prawidłową odpowiedź immunologiczną. Więc być może świadczy to o tym, że u pacjentów, którzy mają łagodny COVID, dochodzi do obniżenia aktywności i ekspansji komórek Treg, czyli komórek immunosupresyjnych. Kolejny etap to test funkcjonalny, czyli oprócz poznania fenotypu zadaliśmy też pytanie o funkcjonalne zdolności tych komórek i bada się to poprzez stymulację in vitro i badanie produkcji cytokin, czyli nie badamy cytokin w surowicy, tylko badamy potencjał produkcji cytokin czy poszczególnych kombinacji cytokin przez różne typy komórek. I tutaj nie chcę Państwu opowiadać o szczegółach, natomiast to, co się rzuca w oczy, to w każdym typie badanych komórek widzimy, że pacjenci po ostrym COVID, czyli te czerwone słupki, 3 miesiące po infekcji wykazywały wzrost produkcji kombinacji cytokin TH1, czyli interleukina druga, TNF, interferon CD107, czyli bardzo silnie prozapalny koktajl, który jest produkowany przez wszystkie typy komórek do 3 miesięcy po infekcji. Później w 6 czy w okresie między 3 a 6 dochodzi do wyciszenia produkcji tych cytokin, co świadczy o tym, że ten potencjał prozapalny ulega wygaszeniu, ale pamiętajmy, że dochodzi również do wyczerpania funkcji efektorowych komórek układu odpornościowego. Jedyną populacją, która była bardzo silnie podniesiona i konsekwentnie rosła wraz z przebiegiem choroby i z czasem, to komórki CD8 produkujące granzym w różnych kombinacjach w połączeniu z interferonem i TNF-em. To jest bardzo silny marker wskazujący na cytotoksyczność, zwykle tkankową i zaburzoną równowagę immunologiczną. Kojarzy się również produkcję granzymu przez komórki CD8 z chronicznym stanem zapalnym, z uszkodzeniami tkanek, między innymi silnymi uszkodzeniami śródbłonka i właśnie bardzo silną cytotoksyczną aktywacją komórek CD8 w obrębie tkanek. Określa się również to czasem w literaturze jako unresolved inflammation, czyli taki cały czas toczący się niezakończony stan zapalny. Jeżeli porównamy ilości komórek, które rosną wraz z chorobą, to w przypadku ostrego COVID-u tych procentów jest już stosunkowo dużo. Czyli podsumowując tę pierwszą część, to co na pewno możemy powiedzieć, to pacjenci po infekcji SARS-CoV-2 na pewno nie są immunologicznie zdrowi i wykazują zaburzoną równowagę immunologiczną.
Pacjenci po ostrej formie COVID wykazują wygaszoną aż do całkowitego zahamowania sekrecję cytokin prozapalnych 3 miesiące po infekcji, nadmierną aktywację limfocytów T, nagromadzenie komórek pamięci oraz silną produkcję kombinacji cytokin TH1, TNF, interferon, czyli bardzo silnie prozapalnych. Natomiast później dochodzi do spadku efektorowych limfocytów, spadku sekrecji tychże cytokin, natomiast silnego wzrostu aktywności cytotoksycznej komórek CD8 związanej z sekrecją granzymu i bardzo silną polaryzację w kierunku wyczerpania i starzenia, głównie w populacji CD8, czyli tej populacji, która jest najistotniejsza w przypadku infekcji COVID. Wiąże się to również z immunosupresją, chronicznym stanem zapalnym, czyli silnymi uszkodzeniami tkanek właśnie na skutek działalności cytotoksycznej. Natomiast pacjenci po łagodnej formie wykazują zupełnie inny obraz immunologiczny, mają prawidłową lub lekko podwyższoną sekrecję cytokin prozapalnych, brak ograniczenia funkcji efektorowych i polaryzacji w kierunku wyczerpania i starzenia, więc ten układ odpornościowy jest cały czas w pełni funkcjonalny i unikalny, obserwowany 3-6 miesięcy po infekcji, wzrost odsetka naiwnych komórek Tirek przy spadku komórek pamięci, co może świadczyć o obniżeniu immunosupresji i obniżenia równowagi tolerancja versus immunity. I tutaj oczywiście aż niestety nie wiemy, jak wygląda autoreaktywność, bo tych parametrów nie badaliśmy. Kolejnym etapem było zbadanie symptomów post-COVID na podstawie ankiety przeprowadzonej przez lekarza. W tym czasie nie było jeszcze dostępnych bardzo szczegółowych ankiet, które są dostępne w tej chwili, więc wszystkie zgłaszane objawy pogrupowaliśmy w 3 główne grupy. Zaburzenia kognitywne, neurologiczne czy psychiatryczne, chroniczne zmęczenie i zadyszka czy problemy wydolnościowe. I według tych grup podzieliliśmy tych pacjentów na nowo. To, co było ciekawe, to zaobserwowaliśmy zupełnie różną korelację wystąpienia tych objawów w zależności od ostrości infekcji. Zadyszka czy problemy wydolnościowe korelowały ze stanem ostrości przebiegu czy stanem uszkodzenia płuc. Natomiast dwie duże grupy zbierające zaburzenia kognitywne czy neuropsychiatryczne oraz chroniczne zmęczenia wykazały całkowity brak korelacji ze stanem ostrości i przebiegu infekcji oraz uszkodzeń płuc czy układu płucno-naczyniowego. I mimo, że te nasze badania były przeprowadzone na kohortach niepozwalających na badania populacyjne, ale w tej chwili jest już dostępnych kilka badań, które są przeprowadzone na dużych populacjach, wieloośrodkowych, gdzie rzeczywiście stwierdza się obecność zespołu post-COVID i długotrwałych symptomów neurologicznych i chroniczne zmęczenie, także u pacjentów, którzy przechodzą łagodną infekcję SARS-CoV-2 i rzeczywiście te objawy znajdują się zawsze na szczycie tabeli z procentowością wystąpienia. I oczywiście to, co my w tej chwili sobie zadajemy i pytanie, na jakie staramy się oddać, to czy istnieją immunologiczne sygnatury i predyktoru zespołu post-COVID, czy da się określić, czy dany pacjent mógłby się spodziewać, czy wchodzi w jakiś stan związany z post-COVID, zwłaszcza dotyczy to tych, które występują często. I tu są bardzo świeże wyniki, także ponieważ one są jeszcze w toku, nie czuję się upoważniona do tego, żeby już mówić, co to jest. Natomiast przeanalizowaliśmy pacjentów, dzieląc ich jeszcze inaczej. Wzięliśmy pod uwagę pacjentów, którzy przeszli wyłącznie łagodny COVID, czyli to jest ta grupa, której tak naprawdę w tej chwili jest najwięcej, z symptomami kognitywnymi i neurologicznymi post-COVID i podzieliliśmy ich na takich, u których wystąpił neuropost-COVID i nie. I tutaj widzicie Państwo 4 sygnatury immunologiczne, które według nas mogą być jakimiś predyktorami, czy mogą być dalej badane na większych populacjach. Na czerwono widzicie Państwo kontrolę, natomiast kolejne to są plus, to jest tam, gdzie był neuro post-COVID, minus to jest tam, gdzie go nie było i 2 kolejne czasy analizy, czyli 3 miesiące i 3-6. Widać wyraźnie, że są immunologiczne sygnatury, są immunologiczne markery, które bardzo wyraźnie korelują z tym, czy neuro post-COVID wystąpi, czy nie. I mówimy tutaj o pacjentach po łagodnym COVID, bo tylko na razie tę grupę przeanalizowaliśmy.
Także podsumowują tę część, na pewno można powiedzieć, że zespół post-COVID dotyka wszystkich pacjentów, także tych po łagodnej infekcji SARS-CoV-2. Póki co nie znamy specyficznych sygnatur predyspozycji. Istnieje różna zależność typu symptomów od ostrości przebiegu infekcji i nasze wstępne badania, które Państwu pokazałam, wskazują na istnienie specyficznych sygnatur immunologicznych, które być może pozwolą na identyfikację osób z syndromem post-COVID, które mogłyby być objęte jakąś specjalną opieką medyczną. I symptomy neurologiczne oraz chroniczne zmęczenie są niezależne od ostrej formy przebiegu choroby. Aktualne badania sugerują, że do tej grupy mogą należeć też zaburzenia ze strony krzepliwości i zespół metaboliczny. I nasze badania i jesteśmy przekonani, że sygnatury czy markery immunologiczne mogą stanowić element diagnostyki wybranych symptomów post-COVID i być wykorzystane w systemowej opiece nad pacjentem post-COVID-owym. I na końcu najważniejszy slajd, osoby, które były zaangażowane. Przede wszystkim Milena, Dawid, którzy tutaj są na widowni i Piotr, którzy no, w ciężkim czasie podjęli się bardzo intensywnych badań. Było to prowadzone we współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA i lekarzami, którzy pracowali na tak zwanym narodowym, we współpracy z naszymi partnerami z Włoch i w ramach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dziękuję bardzo.